Mamy tutaj dane dwa wyrażenia logarytmiczne. Naszym zadaniem jest uproszczenie tych wyrażeń na tyle, na ile to się da uprościć. No, jak zwykle, zachęcam Cię, wciśnij pauzę i zanim zobaczysz resztę filmu, spróbuj samodzielnie zastanowić się, jak uprościć te wyrażenia. Mogę tutaj podać wskazówkę, żeby skorzystać ze wzoru na zamianę podstawy w logarytmie, który to wzór już był w poprzednim filmie. No, to kolejną wskazówką, może, niech będzie. Przypomnienie tego wzoru, ja napiszę, jaki to był wzór. Jak mamy logarytm z jakiejś liczby b, logarytm przy podstawie a, to to jest równe ilorazowi. Tutaj mamy logarytm w liczniku, logarytm w mianowniku, i w liczniku mamy logarytm z liczby b, a w mianowniku mamy logarytm z liczby a. Nie napisałem tylko podstawy. No, i nie napisałem podstawy, bo to jest wszystko jednak, a to jest podstawa, byle była ta sama w liczniku i w mianowniku. Może to być na przykład podstawa 10. Akurat to jest o tyle wygodne, że często w kalkulatorach jest przycisk logarytm dziesiętny, więc widzimy, że możemy obliczyć logarytm z, do, z dowolnej liczby przy dowolnej podstawie, mając tylko na kalkulatorze przycisk logarytm dziesiętny, bo trzeba po prostu obliczyć stosunek tych dwóch logarytmów logarytm z liczby b, podzielone przez logarytm z liczby a. Czyli tutaj jest dowolna podstawa, byle była taka sama w liczniku i mianowniku. No dobrze, no to, to jest ten nasz wzór, który możemy wykorzystać. No to zobaczmy, jak możemy go wykorzystać, żeby uprościć to pierwsze wyrażenie. Tutaj mamy odwrotność logarytmu z 4 przy podstawie x. Odwrotność, ja może najpierw napiszę trochę inaczej, bo jak mamy odwrotność, Równie dobrze możemy napisać, że to jest logarytm przy podstawie x z 4 do potęgi minus pierwszej. To też jest odwrotność. Coś do potęgi minus pierwszej znaczy 1 przez to coś. A napisałem to po to, no bo zaraz będę tutaj pisał ułamki. Żeby nie mieć piętrowych ułamków, to wolę to tak napisać. No i zapiszę to w tej postaci. Czyli napiszę, że mam logarytm z 4 podzielone przez logarytm z x. Przy czym podstawa, wszystko jednak jest podstawa. Może być wziąć 10 na przykład. Napiszę tutaj jakaś podstawa c, taka sama w liczniku i w mianowniku. Może to być na przykład logarytm o podstawie 10 w obu, w obu przypadkach. No dobrze, ale co to znaczy wziąć odwrotność ułamka? Odwrotność ułamka to znaczy, że zamienić trzeba licznik z mianownikiem. Czyli mogę napisać, że to jest logarytm. Teraz napiszę na odwrót logarytm z x w liczniku logarytm z 4 w mianowniku Przy czym wszystko jednak to jest podstawa ta sama podstawa c w liczniku i w mianowniku no dobrze ale teraz mogę skorzystać z tego wzoru w drugą stronę no bo mam tutaj iloraz dwóch logarytmów przy tej samej podstawie c no to mogę zapisać że to jest równe temu co tu jest po lewej stronie czyli logarytmowi przy podstawie takiej jak jest argument w mianowniku czyli 4 z tego argumentu logarytmu w liczniku, czyli z x. Czyli tym razem x to jest b, a a to jest 4. W ten sposób korzystam tym razem z tego wzoru. No i tutaj dostałem bardzo ciekawą własność, że jak mam 1 przez logarytm przy podstawie z x z 4, to to jest równe logarytmowi przy podstawie 4 z x. No, 4 to jest jakaś Przykładowa liczba, to mogłaby być dowolna inna liczba i widzimy, że to nie wpłynęłoby na to rozwiązanie. Czyli widzimy, że jest taka ogólna własność, że jak mam odwrotność logarytmu, to to powoduje, że argument logarytmu i podstawa logarytmu się zamieniają. Jeden przez logarytm przy podstawie x z 4 to jest to samo, co logarytm przy podstawie 4 z x. Wygląda to trochę magicznie, ale jak podstawimy jakieś konkretne liczby, to zobaczymy, że to nie jest takie magiczne, że tak musi być. No bo na przykład jak weźmiemy sobie Wiemy, że 4 do 3 to jest 64. No to jak obliczymy logarytm przy podstawie 4 z 64, no to do jakiej potęgi trzeba podnieść 4, żeby dostać 64? No do 3. Czyli to jest równe 3. No a jak obliczymy na odwrót, logarytm przy podstawie 64 z 4, no to pytamy, do jakiej potęgi trzeba podnieść 64, żeby dostać 4. No trzeba wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia, czyli do potęgi 1 trzecia. No i rzeczywiście to jest odwrotność tego. Jak zamienimy miejscami podstawę i argument, no to dostajemy odwrotność tego wykładnika. Tu na tym konkretnym przykładzie widać, że tak musi być i że to nie jest aż takie magiczne, jak na pierwszy rzut oka wyglądało. No dobra, no to zajmijmy się teraz tym drugim przykładem. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. No tutaj mamy iloczyn dwóch logarytmów, ale to są różne podstawy. No, y niekoniecznie musi być równe 2, Y jest jakimś dowolnym parametrem. No to najwygodniej w takich sytuacjach jest zapisać to w takiej postaci, żeby mieć logarytmy wszędzie przy tej samej podstawie. Czyli zmieńmy tutaj podstawę. Czyli będziemy mieli logarytm z 16 podzielony przez logarytm z Y, przy czym tu będzie ta sama podstawa w liczniku w mianowniku, powiedzmy C. To może być na przykład logarytm dziesiętny, ktoś może chcieć napisać 10. Czasami się nie pisze logarytmu, to niektórzy mają na myśli, że to jest po prostu logarytm dziesiętny, ale trzeba uważać, bo niektórzy mówią, że to jest logarytm naturalny wtedy. No nieważne, tutaj jest jakaś dowolna podstawa, byle taka sama w liczniku i w mianowniku. I w tym drugim też zamienimy podstawę. Czyli tu będę miał logarytm z Y. Tutaj będę miał logarytm z dwóch przy podstawie C. Tutaj przy podstawie C i tutaj przy podstawie C. No dobrze, no i teraz widzimy, że. To się nam upraszcza, dlatego że tutaj mamy logarytm przy podstawie C z Y i tutaj mamy logarytm przy podstawie C z Y. Czyli to się skróci. Z tym po prostu. No widzimy, że wypada w ogóle zależność od Y. Dostaję taki ułamek. Logarytm przy podstawie C z 16 przez logarytm przy podstawie C z 2. Tylko tutaj dopiszę C konsekwentnie innym kolorem. No dobrze, ale teraz mogę skorzystać z tego wzoru na. Zamianem logarytmów znowu z powrotem. Tutaj mam taką stację, że mam ułamek, mam tę samą podstawę w liczniku w mianowniku, więc mogę napisać, że to jest logarytm przy podstawie takiej jak jest argument w mianowniku, tym razem A jest równe 2. Z 16, bo tym razem B jest równe 16. To jest dokładnie ten sam wzór, tylko dla B równego 16 A równego 2. No ile to jest logarytm przy podstawie 2 z 16? To znaczy, do jakiej potęgi muszę podnieść 2, żeby dostać 16? No to jest 4. Czyli okazuje się, że tutaj udało nam się po prostu obliczyć konkretną liczbową wartość tego wyrażenia. To całe skomplikowane wyrażenie, które zawiera w ogóle jakąś nie wiadomo y, okazuje się być po prostu równe 4, niezależnie od tego y, bo ta zależność od y się tutaj skróciła, ta część, która zależała od y się skróciła. Czyli to jest na przykład taka dobra zagadka na grę w podchody, że jak ktoś mówi, że no teraz wykonaj... Taką liczbę kroków, jaka jest wynikiem tego działania. No jak ktoś umie to rozwiązać, no to wie, że ma zrobić cztery kroki. Tak? No więc widzimy, że ten wzór jest bardzo przydatny i pozwala nam upraszczać takie wyrażenia i zauważać czasami pewne ciekawe prawidłowości.